Od jakichś 3-4 lat cytrulina weszła w polski rynek suplementacyjny z buta. Choć trzeba sobie twardo powiedzieć, że międzynarodowe organizacje zajmujące się sportem nie patrzą na nie tak przychylne, jak na przykład osoby, które ćwiczą sobie rekreacyjnie na siłowni. L-cytrulina to składnik, który znajdziemy naturalnie w diecie, głównie w arbuzie, ale suplementacyjne dawki są na tyle duże, że żeby spożyć je wraz z dietą, trzeba by było spożyć około 2 kg arbuza na godzinę przed treningiem. No a oczywiście nie byłoby to komfortowe, leżałby nam na brzuchu i trening nie byłby tak wydajny. Dlatego należy sięgać po suplementację. Ale zanim przejdziemy do dawkowania, do tego, jak cytrulina może nam pomóc w sporcie, musimy zastanowić się nad mechanizmem jej działania. Dlaczego w ogóle ona w sporcie może nam pomagać? Tych mechanizmów jest kilka. Omówimy sobie na początku kilka takich prostych, hipotetycznych, a później przejdziemy do głównego. Jednym z takich mechanizmów jest to, że cytrulina zwiększa stężenie mocznika w diecie. Mocznika, który może zwiększać wydalanie amoniaku. Okazuje się też, że amoniak jest taką cząsteczką, który powoduje zmęczenie podczas wysiłku. Mówiąc bardzo konkretnie, kiedy trenujemy, robimy już ostatnią serię podczas treningu i wyciskamy tą sztangę 10-11 raz, to amoniak może trochę upośledzać te wyciskanie. A dzięki temu, że zasuplementujemy cytrulinę, jego stężenie w organizmie będzie trochę niższe i będziemy mogli wycisnąć sztangę 12, 13 czy 14 raz, dzięki czemu ten trening będzie wydajniejszy. Drugim takim hipotetycznym mechanizmem, przez który cytrulina może poprawiać formę sportową, jest jej wpływ na produkcję adenozynotrifosforanu, czyli waluty energetycznej organizmu. A trzecim mechanizmem, takim najbardziej sprawdzonym, jest wpływ cytruliny na produkcję tlenku azotu. Tlenek azotu jest substancją, która działa w organizmie na wielu mechanizmach. I my za pomocą diety i suplementacji możemy doprowadzić do produkcji tego tlenku azotu dwoma ścieżkami. Przede wszystkim spożywając tak zwane azotany wraz z dietą. To właśnie między innymi dlatego sok z buraka jest uznawany jako ergogeniczny suplement dla sportowców i nawet w Australijskim Instytucie Sportu znajdziemy go w grupie A suplementów diety, czyli w takich najmocniej polecany. Oprócz buraka azotany znajdziemy też w szpinaku, dyni czy brokule. A drugą ścieżką jest spożycie, albo może można powiedzieć inaczej, zwiększenie stężenia argininy w osoczu krwi. Możemy do tego doprowadzić oczywiście suplementując albo spożywając argininę, albo inne aminokwasy, jak właśnie cytrulina. Kiedy my doprowadzimy do zwiększonego stężenia argininy w naszym organizmie dzięki diecie czy suplementacji, to ta pod wpływem tlenu i specyficznego enzymu syntazy tlenku azotu powoduje przekształcanie się właśnie do tlenku azotu. I to właśnie tlenek azotu jest substancją, która głównie będzie poprawiać formę sportową. On działa tak zwanie wazodylatacyjnie, czyli rozszerza naczynia krwionośne i powoduje większy przepływ krwi do pracujących mięśni. Dodatkowo tlenek azotu może przyspieszać, poprawiać, optymalizować wychwytywanie glukozy z krążącej krwi do naszych mięśni. To wszystko w ostatecznym rozrachunku powoduje, że zmniejsza się tak zwany koszt tlenowy ćwiczeń, które właśnie wykonujemy. Jak to przełożyć na praktykę? Można powiedzieć wprost. Kiedy wykonujesz trening bez suplementacji cytruliną, to będziesz wydatkować więcej energii, dla siebie to będzie większy stres, większe obciążenie, niż gdybyś tę cytrulinę zasuplementował. Dzięki temu, tak jak już wspomniałem, w serii zamiast 10 powtórzeń będziesz mógł wykonać 11, 12 czy 13, bo to zmęczenie najzwyczajniej w świecie będzie mniejsze. A ile takich powtórzeń my w ogóle podczas treningu możemy zyskać dzięki suplementacji cytruliną? No tutaj w zależności od badań ta różnica jest różna. Czasami jest to kilka, czasami kilkanaście powtórzeń. Powstała nawet metaanaliza, czyli zbiór badań, która pokazała, że suplementacja od 6 do 8 gramów cytruliny na godzinę przed treningiem zwiększa łączną liczbę powtórzeń wykonywaną podczas treningu o 3 powtórzenia. Może nie brzmi to jak game changer, ale trzeba sobie wyobrazić to, że dla naszej hipertrofii mięśni, czyli dla wzrostu, najbardziej istotne są te ostatnie powtórzenia w serii. Więc długofalowo, dokładając te 3 powtórzenia na trening, być może zbudujemy więcej masy mięśniowej. Na takie badania pod kątem hipertrofii trzeba jeszcze poczekać, bo ta nauka rozwija się niestety trochę powoli. Bądź co bądź uznaje się, że ten mechanizm może przekładać się na wzrost hipertrofii mięśniowej. Jednocześnie okazuje się, że suplementacja cytruliną zmniejsza RPE, czyli subiektywne postrzeganie wysiłku. Kiedy czasami jesteśmy na treningu nieco zmęczeni, robimy 10-11 ruch powtórzenia uginania na biceps i mówimy, dobra, odpuszczam, odkładam sztangę. No to czasami okazuje się, że obiektywnie, jakby ktoś stanął nad nami i przyłożył nam spluwę do skroni, to jeszcze te 2-3 powtórzenia byśmy zrobili. Dzięki suplementacji cytruliną to odczuwanie zmęczenia będzie trochę mniejsze, być może właśnie przez te usuwanie amoniaku, o którym wspomniałem wcześniej, i my subiektywnie chętniej będziemy chcieli robić te serie cięższe i ten trening będzie wydajniejszy. W niektórych badaniach obserwuje się również, że suplementacja cytruliną zmniejsza DOMSy, czyli popularne zakwasy, w perspektywie od 24 do 48 godzin. Mówiąc wprost, może ona przyspieszać regenerację, dzięki czemu możemy trenować
częściej, ciężej i długofalowo stawać się lepszymi sportowcami. Dodatkowo takim przyjemnym skutkiem ubocznym stosowania cytruliny jest zwiększony przepływ krwi przez mięśnie, co może powodować pompę mięśniową. No i teraz w zależności od upodobań. Jeżeli preferujesz taki trening, gdzie masz mocno spompowane łapy, mocno spompowaną klatę, no to ten suplement na pewno będzie dla Ciebie. A jeżeli trenujesz na przykład sztuki walki i nie przepadasz za takim uczuciem pompy mięśniowej na przykład w parterze, no to wtedy oczywiście możemy zrezygnować z tej suplementacji. No i jest jeszcze coś, czego pominąć nie można, czyli wpływ suplementacji cytruliną na łagodne zaburzenia erekcji. Traktuj to jednak jako ciekawostkę, bo w niektórych badaniach suplementacja cytruliną rzeczywiście poprawia twardość członka i łagodzi te delikatne zaburzenia erekcji. Jednak jeżeli boryka się z tym problemem, to zdecydowanie lepiej jest udać się do lekarza, który dostosuje indywidualne leczenie pod Twoje potrzeby, zamiast kombinować z suplementacją. Ale stop, bo cały film mówimy o suplementacji cytruliną, a przecież na początku mowa była o argininie. To dlaczego nie można byłoby zasuplementować argininy? Po co bawić się z cytruliną, skoro cały czas chodzi nam o argininę? I to może wydawać się trochę nielogiczne. Ale badania naukowe pokazują, że suplementacja cytruliną paradoksalnie mocniej zwiększa stężenie argininy w organizmie niż suplementacja argininy. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ w układzie pokarmowym w jelitach istnieje taki enzym, który nazywa się arginaza. On rozkłada argininę i okazuje się, że ze spożytej dawki argininy tylko około 60% jest wchłaniane do krwiobiegu. Cytrulina ten enzym omija. Nie mamy tego problemu. Przez to wchłania się nawet w 100%, długofalowo zwiększając mocniej stężenie argininy niż suplementacja argininą. No i kiedy z teoretycznego punktu spojrzenia, to w sumie nie ma różnicy. No weźmiemy sobie po prostu cytrulinę zamiast argininy, to z praktycznego punktu widzenia to jest nawet na plus. Z tego względu, że duże dawki argininy powyżej 10 gramów często powodują problemy żołądkowo-jelitowe. A przy cytrulinie tego nie ma. Dawki nawet powyżej 15 gramów, których i tak się w praktyce nie stosuje, no bo najczęściej stosuje się 6-8 gramów, nie powodują problemów żołądkowo-jelitowych. No dobrze, no to w jakich sportach cytrulina może pomóc, bo w teorii ten mechanizm z tlenkiem azotu tak naprawdę może działać w każdej dyscyplinie. I w takiej, gdzie biegamy 10 km i nawet półmaraton, ale też w sportach siłowych, gdzie właśnie musimy robić tę serię do upadku mięśniowego czy blisko upadku mięśniowego. I okazuje się, że mimo tego, iż teoretycznie w sportach wytrzymałościowych cytrulina powinna pomagać, to literatura naukowa jest bezwzględna. Ostatnia metaanaliza pokazała, że suplementacja cytruliną nie pomaga w sportach wytrzymałościowych jak bieganie czy kolarstwo. Ale mam dobre wieści dla sportowych świrów z siłowni, bo tam naprawdę cytrulina może okazać się przydatna. Zwłaszcza jeżeli wykonujesz dużo powtórzeń w jednej serii, czy na przykład uprawiasz crossfit, może street workout, może kulturystykę, a mniej w trójboju siłowym czy w podnoszeniu ciężarów. Umówmy się więc, że im bardziej trenujesz kulturystycznie, czyli wykonujesz więcej serii, więcej powtórzeń, tym chętniej suplementuj cytrulinę. Na przykład jak robisz barki na 15 powtórzeń, to na 99% cytrulina Ci pomoże. Szczególnie też jak masz krótsze przerwy między seriami. Im krótsze te przerwy, tym lepiej oczywiście dla suplementacji cytruliną, bo wtedy ona może mocniej zadziałać. Ale jak jesteś takim typowym trójboistą, który robi martwy na 3 powtórzenia, a potem 5 minut leży i nic nie robi, to w tym przypadku suplementacja cytruliną prawdopodobnie za wiele Ci nie pomoże. Więc wyobraź sobie, że idziesz już na tą siłownię i chcesz zasuplementować cytrulinę. No to w jakiej dawce to zrobić? Cytrulina jest o tyle fajna, że działa już od pierwszej dawki. Nie tak, że trzeba czekać na jakieś wysycenie mięśni, jak na przykład w przypadku kreatyny czy betaleniny, tylko bierzemy suplement i od razu czujemy efekt. Ten okres od momentu wzięcia dawki do zaczęcia działania cytruliny wynosi godzinę. Dlatego nie bądź tą osobą, która bierze miarkę cytruliny czy dwie miarki cytruliny świeżo przed treningiem na 2 minuty przed wyjściem z szatni, bo jeżeli Twoja rozgrzewka nie trwa godzinę, to prawdopodobnie osiągniesz korzyści wynikające z suplementacji cytruliną dopiero pod koniec treningu, bo ona jeszcze się nie zdąży wchłonąć. Dlatego umówmy się, bierz sobie 6 do 8 gramów L-cytruliny na godzinę przed treningiem i raczej celuj w tę wyższą dawkę 8 gramów cytruliny zamiast 6. Ta 6 czasami pomaga, czasami nie. W 8 w większości badań wykazywano korzystny wpływ, dlatego 8 gramów cytruliny na godzinę przed treningiem. Często dostaję pytania, czy cytrulinę suplementować w takim razie w dni nietreningowe. Na dziś możemy jednak przyjąć, że taka strategia raczej nie ma sensu. Wystarczy, żeby przyjmować ją w dni treningowe, tak jak na przykład kofeinę. Ale czy suplementacja cytruliną jest w ogóle bezpieczna? No i na całe szczęście okazuje się, że tak. I to bardzo, bardzo bezpieczna. Tak naprawdę jedyne obiekcje w stosunku do L-cytruliny dotyczyły właśnie układu pokarmowego, bo często spożywanie aminokwasów w dużych dawkach może powodować problemy żołądkowo-jelitowe. Okazuje się jednak, że cytrulina ma kilka transporterów, dzięki którym może wchłaniać przez układ pokarmowy do krwiobiegu, dzięki czemu nawet wysokie dawki, tak jak wspomniałem wcześniej, 15 gramów, nie powodują problemów żołądkowo-jelitowych. W ramach ciekawostki wspomnę też, że cytrulina może być nawet
korzystna dla zdrowia. Poprzez to działanie wazodylatacyjne, czyli rozszerzające naczynia krwionośne, może zmniejszać ciśnienie krwi długofalowo, chociażby hipotetycznie zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia. Trzeba jednak podkreślić, że dowody w tym zakresie są dość ograniczone i trzeba czekać na dalsze badania. Dlaczego więc aktualnie żadna organizacja międzynarodowa zajmująca się żywieniem sportowców nie poleca suplementacji cytruliną dla sportowców? W mojej prywatnej opinii jest to po prostu kwestia czasu. Cytrulina, a może inaczej, badania nad cytruliną są dość świeże i myślę, że w perspektywie kilku lat Australijski Instytut Sportu zakwalifikuje cytrulinę chociażby do grupy B, czyli takich suplementów, które mogą w pewnych scenariuszach pomagać, a być może nawet do grupy A, czyli takich rekomendowanych suplementów dla sportowców. Więc podsumowując, po pierwsze, suplementacja cytruliną pomaga w sportach siłowych, sylwetkowych i typu crossfit. Umówmy się, że im więcej powtórzeń, tym większe prawdopodobieństwo, że na Ciebie zadziała. Jako taki punkt odcięcia dajmy sobie 10 powtórzeń w każdej serii danego ćwiczenia. Po drugie, cytrulina działa dzięki temu, że zwiększa stężenie arginin w organizmie, następnie tlenku azotu, a ten działa wazodylatacyjnie, czyli rozszerza naczynia krwionośne. Po trzecie, stosuj suplementację jabłczanem cytruliny w dawce 8 g na godzinę przed treningiem. Taka suplementacja jest optymalna. Po czwarte, skuteczność suplementacji L-cytruliną nie jest jeszcze tak potwierdzona w badaniach naukowych, jak chociażby, nie wiem, kreatyny czy kofeiny. Bez dwóch zdań jest to jednak suplement z bardzo dużym potencjałem i myślę, że spokojnie można sobie go na sobie przetestować. I po piąte, to czego możesz oczekiwać od suplementacji L-cytruliną, to zwiększenie liczby powtórzeń w danej konkretnej serii, szczególnie jeżeli robisz ją do upadku mięśniowego. Dodatkowo, cytrulina hipotetycznie może zmniejszyć trochę Twoje domsy i poprawić pompę mięśniową, a to przecież jest najważniejsze.